No obecny dom, o którym wspomniałeś, jest to dom sadownika. Z niektórych źródeł wynika, że jest to samowolka budowlana. Tam mieszkała rodzina na dole. Jeszcze chyba na parterze można znaleźć skrzynki od owoców. Jest dużo artykułów. W tym mam potwierdzenie miejscowych, że ten dom jest dziwny, nawiedzony, jak i też kolegę, który przeżył tam, że tak powiem, dość nieciekawe historie. W budynku tym miał być wyburzony, ale korzystają różne służby typu straż pożarna, milicja. No to jest taki coś na zasadzie survivalu. Zostają na noc i tak dalej. Nie? No i z tego, co mi opowiadał, no to miałem dreszcze. Mało tego, jak na sam pojechaliśmy, bo to ja jechałem z jego bratem, nie miał odwagi wrócić tam z nami. Pokazał nam, jak dojść do tego budynku i za żadne skarby nie chciał z nami tam pójść do tego budynku. Innej nocy pojechaliśmy i z nami wtedy poszedł i spaliśmy, nocowaliśmy w tym budynku. Co mu się przytrafiło w tym domu? Dlaczego nie chciał tam pójść ponownie? Znaczy, no tam były dziwne historie, nie? Bo tak jak mówiłem, to było coś na zasadzie survivalu. Oni palili w tym miejscu ognisko i dwójka kolegów poszła po drewno do takiej szopy, tam trzeba iść taki kawałek na ukos. Wracając, zauważyli tak jakby postać, cień, i wrócili do grupy, no, mieli tak mokro, wiadomo. I pytają się kolegów, czy który z nich przypadkowo tam się nie kręcił gdzieś. No i żaden z kolegów się nie przyznał, nie? No i wtedy już mieli w ogóle dylerkę. Były takie motywy, że coś jakby spadało z dachu. Jeżeli wyjrzeli przez okno, spojrzeli na dół, to jakiś hałas był u góry, nie? Tak jakby z dołu coś do góry, z góry na dół i na dół. Znaczy tak, no, zapętlało się to. Nie? Ile pięter ma ten dom? Znaczy ten parter to są takie pomieszczenia magazynowe i u góry to są trzy pokoje, kuchnia i łazienka, z tego co mi wiadomo. I wspomniałeś o dwóch pomieszczeniach, takich najbardziej dziwny. Znaczy, no z tego co mi kolega mówił, tak się wchodzi zaraz po lewej i obok niego. Teraz już nie pamiętam który, bo to on to nazywał pokój dziewczynek. Nie wiem skąd miał takie informacje, ale no nazwał to pokój dziewczynek, dzieci, tak coś w tym desem. Czy są jakieś pogłoski, legendy na temat tego, że ktoś tam miał umrzeć albo... Znaczy, no ja słyszałem właśnie, że no, ktoś odebrał sobie tam życie. No to jest... Budynek bardzo na uboczu. A wiesz, od czego wzięły się te wszystkie artykuły na temat tego domu? Jakie pierwsze wydarzenia o tym? Znaczy nie wiem, no na pewno wiem, że te grupy spędzające tam noc miały różne takie dziwne historie, bo można znaleźć artykuły w internecie. Wystarczy pisać dom w Żołędowie. To takie chyba najbardziej popularne. No i pewnie miejscowi też, bo ja opisałem pod jednym artykułem w komentarzu, odezwali się właśnie miejscowi, gdyż miejscowi nie są w stanie po prostu dotrzeć do tego domu. W takim miejscu to jest. No i pytali się o lokalizację i też właśnie opowiadali, że no, krążą opinie, że jest nawiedzony, że straszy i tak dalej, i tak dalej. Okej. Mówisz, że ciężko do niego dotrzeć, jest na odludziu. Znaczy, no to jest w środku lasu, jest tak zarośnięty, że no, trzeba się przedzierać przez krzaki. I wspomniałeś jeszcze o jakimś dźwięku, który słyszałeś będąc tam. Tak, bo ja byłem z kolegą no, na badaniach, nagrywałem powiedzmy film i wypróbowałem no, taką namiastkę urządzenia, które później stworzyłem. EVP na żywo, bo nie mamy na to nazwy. Rozstawiłem ten sprzęt, nie włączyłem jeszcze nagrywania i z kolegą oboje usłyszeliśmy głos. A to jest takie miejsce, że tam na pewno nie ma opcji, żeby ktoś przechodził z pieskiem i tak dalej. Nie? Czy
czyli ten głos przypominał bardziej głos zwierzęcia, czy może... Nie, no to był normalny taki męski głos. Znajdujemy się w Żołędowie, na jednej z dróg dojazdowych do nawiedzonego domu w Żołędowie, obok cmentarza. Mówię, jakbyś mógł powiedzieć, co wiesz na temat tego domu? Ja generalnie w Żołędowie mieszkam od urodzenia i ten dom nosi wiele historii. Jedną z takich historii jest to, że ktoś tam popełnił samobójstwo. Też słyszałem o tym, że doszło do morderstwa dzieci. No i pomimo to, że już mam ponad 30 lat, się w zeszłym roku dopiero tutaj wybrałem. Po jakichś różnych opowieściach wybrałem się z siostrą. I sam odczułem na własnej skórze, że jakieś tak jakbym się źle poczuł. Po czym wyszliśmy stamtąd, było ok. No i też miałem okazję z kolegą tutaj też to jakby sprawdzić i też tam jakieś różne rzeczy się działy, ale ja nie jestem profesjonalistą, także liczę na to, że w odcinku zobaczę, jak wy to badacie i no mnóstwo tutaj historii. Tutaj też wielu ludzi próbowało nocować i nie mogli na przykład dokończyć tej nocy, bo coś się działo, jakieś błyski świateł, ktoś jakby rzucał kamieniem, poczuli obecność, jakiś głos. Też tutaj, i to byli młodsi ludzie, a też dla takich starszych to strażacy tam sobie ćwiczyli różne kwestie i też no nie każdy tam po prostu się komfortowo czuł i miał jakieś różne historie. Głównie to jest to jakieś kroki, ktoś słyszał jakiś głos, że coś się dzieje nie tak, jakby coś tam nie chciało, żeby ktoś tam siedział, nie? Czy ty znasz kogoś osobiście z tej grupy? Tak, znam założyciela tej grupy, to jest grupa bodajże Watacha. To są chłopacy, którzy się, ja się tak śmieję, bawią wojskowych i robią to profesjonalnie. I właśnie ten on akurat jest osobą taką publiczną, więc mogę zdradzić jego dane. Też tutaj często nocował, właśnie on mi w zeszłym roku dużo poopowiadał, więc dlatego też byłem ciekawy sam, jak to tam wygląda. Pomimo to, że mieszkam tu tyle lat, to w zeszłym roku dopiero pierwszy raz się wybrałem. Podobno doświadczyli też dziwnych, nietypowych zajść, takich jak jakieś dziwne odgłosy kroków albo postaci białe? To też słyszałem, że na przykład widzieli, bo oni zazwyczaj nocują, że słyszeli jakieś, żeby ktoś chodził, a oni jako grupa militarna mieli warty, więc zaraz szybko wyszli i tam nikogo też nie było. I ktoś tam, jeden z nich właśnie widział jakąś białą postać, ale no to jest tylko opowieść, także, ale generalnie no ilu ludzi by nie było, to większość coś dziwnego tam zauważyła. Czy ty poszedłbyś tam sam w nocy? Nie. Teraz nie. Z kimś tak, ale sam nie. Czyli... Nie jestem sceptykiem jakoś ten, ale no sam bym nie poszedł. Jednak te opowieści pracują w głowie. Pracują. No mówię, sam coś odczułem, nie jestem profesjonalistą, a tym bardziej jak już coś na własnej skórze odczułem, to tym bardziej sam się bym nie wybrał. Pokaż się nam, jeżeli tu jesteś, w tym domu. A wiemy, że tutaj jesteś z opowieści. My teraz idziemy, ale będziemy cię obserwować i wrócimy tutaj. Daj nam znak swojej obecności. Wychodzimy. 13 minut po północy. Zrób zdjęcie tego. Tak rodzą się horrory. Jesteśmy w lesie obok domu. Robię zdjęcia, bo podobno w drodze do szopy w niedalekiej odległości od domu właśnie ta grupa tych watachańczyków
ujrzała jakąś białą postać. Może na którymś ze zdjęć uda się coś takiego uwiecznić. Musimy poczekać. A tu jest ta butelka. No. I przed tą butelką wlew. Dobra. Wracamy do kampera. Zobaczymy, czy kamery nam odpalą. Powinny. Miejsce ciekawe, podoba mi się. Ale czy aktywne? Zjawiska niewyjaśnione. To się okaże. Projekt w nawiedzonym domu w Żołędowie. Jesteśmy już w kamperze. Rozstawiliśmy wszystkie możliwe kamery, a także dodatkowe gadżety, takie jak lalka, misiek, rempot, flux, siatka laserowa, światełka. Wróciliśmy do kampera, będziemy chwilę monitorować, ale no, miejsce ma swój klimat. Jak żeśmy zostawili taką lampę świecącą na czerwono, podświetlającą lalkę i zrobiłem zdjęcie z zewnątrz, no to pomyśleliśmy od razu, że tak się właśnie rodzą legendy mroczne nawiedzonych miejsc. Pokażę wam za chwilę zdjęcie, jak to wyglądało z zewnątrz. No i co? Mnie osobiście podoba się to miejsce i ta otoczka tego domu. Oczywiście nie twierdzę, że te wszystkie wydarzenia są prawdziwe i tak dalej. To dopiero zweryfikujemy po całej nocy tutaj spędzonej w tym domu. Czy coś faktycznie się dzieje, czy te wszystkie rewelacje znajdą swoje potwierdzenie. Mam nadzieję, że tak, bo fajnie się tego wszystkiego słuchało i chciałoby się tego doświadczyć na własnej skórze. Ale czas pokaże i ten projekt pokaże, czy ten dom w Żołędowie faktycznie jest nawiedzony. Jedna z kamer zarejestrowała dziwny dźwięk. Takie ryknięcie przeciągłe? Tak, ale to mógł być pies czekający albo jakiś samochód. Mógł być, no. Ciekawe, czy to się powtórzy. Powtórzyło się. Albo wiatr, bo ta kamera stoi na parapecie. Ale przypomina takie zawodzenie kobiety trochę.
To jest dron. Cały czas wykrywa ruch. Jedna z kamer cały czas wykrywa jakiś ruch. Ta właśnie na wejście, na główne. I przed chwilą zaczęła nam wariować, nie włączał się obraz i migało światło, tak jakby się tryb chciał załączyć IR, a nie mógł. A cały czas, o, włączył teraz się. Teraz się włączył. I zgasł. A przed chwilą światełka jeszcze zamigały. Z tej strony. I teraz próbujemy zadawać pytanie przez kamerę. Możemy jeszcze raz sprowokować coś do działania. Czy ktoś tutaj jest? Działaś? Mhm. Czy ktoś tutaj jest? Albo to jest od przesyłu? Od przesyłu, tak. No dziwne, bo powinna się ta zapalić. Mhm. Cały czas. Coś przeleciało tu dużo. Przeleciało? No. Nie tu, na tej drugiej. Więc... Od środka do lewej strony. Coś tutaj albo lata. A to może być ten ptak. No. Albo lata ten ptak. Albo. Mogę coś powiedzieć? Daj nam jakiś znak. Nie wiem też, jak to słychać przez taki tak, wiesz, bo tutaj słychać takie tylko szumy. Nie wiem, jak to słychać. Mieścimy na jakoś na nisko. Zamigaj światłem. Na kamerach, przynajmniej tych od monitoringu, względny spokój. Tam chwilowe zmiany trybów świecenia na IR. Jakieś dziwne przeskoki, ale przeważnie spokojnie, przynajmniej na nich, czyli na tych, na które mieliśmy podgląd. Idziemy teraz do nawiedzonego domu w Rzędowie ponownie. Przejdziemy przez las jeszcze raz. Spędzimy tam jeszcze z półtorej godziny, dwie. Postaramy się nawiązać kontakt z duchami, jeżeli tam są. I potem jeszcze wyjdziemy raz do tego sadu naokoło. Postaramy się porobić kilka zdjęć. I może coś się uda wyłapać jeszcze dzisiaj, tego wieczoru. Oczywiście pozostałe kamery wszystkie tam jeszcze pracują w środku i będą nadal pracować, a my będziemy starać się coś wyłapać, może nawiązać jakiś kontakt. Zobaczymy. Kurwa. Ale niedobrze, czy się o co chodzi? No tak mi się na wymioku zbierała. Kurwa. Dobra, chodź, zobaczymy na miejscu, jak sytuacja będzie się rozwijać. Nie mogę, poczekaj.
Czego powiedz? Nie wiem. Nie wiem, teraz się trochę też boję zostawiać cię tu samego. Daj mi to z głowy. Też nie ma co się nakręcać. Ja piłem tą samą herbatę chyba, nie? Właśnie się zastanawiam, o co tu chodzi. Zobacz, pomyśl sobie tak, nie chcę nakręcać, nie? Ale jeden z nas się czuje gorzej, nie może iść, chcemy chociaż wziąć łączność, jedna nie działa, tak jakby coś chciało, żebyśmy szli tam w pojedynkę, no ta nie działa. Zaczynam sobie wkręcać najgorsze rzeczy. No nie, nie, teraz nie pójdziesz tam, bo nie ma tam żadnej żadnej łączności. No ale to idziemy razem, przecież o co ci chodzi? Ale ja muszę szybko pójść. Dobra, czekaj, bo w sieci. Nic tu więcej nie bierzemy. Wstajesz, zamykam, idę za tobą. A czemu ty musisz szybko pójść? Taki organizm, wiesz. No to ja cię mogę trzymać całą drogę. Nie, ja pójdę szybko. No.
Jeżeli chciałeś, żebym tutaj nie przyszedł, to jednak przyszedłem. Jeżeli chciałeś albo chciałaś nas rozdzielić, to się nie uda. Nie. Jeżeli tu jesteś, to koniec zabawy. Pamiętaj, wierzymy w Boga. Koniec zabawy. Jeżeli tu coś robisz tak, żebyśmy się rozdzielili, chcesz nas skłócić, to pamiętaj, że nigdy nie będziemy oddzielni. Pokaż się, wyjdź. Wierzymy w Boga. Jeżeli jest jakaś siła nieczysta, to się nie ulepniemy. Pokaż się nam. Zamanifestuj się. Chciałeś nas rozdzielić? Nie masz odwagi pokazać się, jak jesteśmy we dwóch? Dlaczego? No dalej. Stuknij czym. Zrzuć coś. Teraz. Czekamy. Pokaż swoją siłę, jeżeli to ty wpływasz na nasze zdrowie. Pamiętaj, że jesteśmy uczniami Jezusa. Wierzymy w Niego. Dalej, nie wahaj się. Nie lękniemy się przed Tobą. Nie wahaj się, pokaż się, daj jakiś znak. Stuknij w coś. Użyj któryś z urządzeń. Pokaż, że ten dom faktycznie jest nawiedzony, że masz siłę wpływania, manifestacji. Masz siłę wpływać na odległość? Bo masz też siłę zadziałać na której sprawie porządku. Jesteś w tym domu? No dalej, czekamy. Zaczerpnij energii. Pokaż się. Wpłynąłeś na zdrowie Radka?
No dalej. Stuknij coś. Porusz czymś. Czekamy. Chcesz, żeby mnie tu nie było? Zaświeć zielone światło. Chcesz, żeby mnie tu nie było? Zaświeć zielone światło. Chcesz, żebyśmy się rozdzielili? Zaświeć zielone światło. No dalej, pokaż się. Jeżeli manifestowałeś się tym wszystkim osobom, które tu były, zamanifestuj się i nam. Rzuć czymś, wydaj jakiś dźwięk. Cokolwiek. Może jest tu z nami dwóch dziecka? Możesz się pobawić w którąś zabawę. Umieściliśmy je w pokoju. Jest misio, jest lalka. Śmiało, dotknij. Pobaw się. Mam tu urządzenie, do którego możesz podejść, zbliżyć się. Ono wskaże mi twoją obecność. Wskaże mi położenie, gdzie jesteś. Wystarczy, że się zbliżysz. Radek, plecy mnie zaczęły boleć. Nie wiem, co jest grane. Czy próbujesz wpłynąć na nasze zdrowie? Nie wiem, czy to już jest autosugestia jakaś, czy o co chodzi, ale... Jeżeli to ty ingerujesz w nas, to daj znać na urządzeniach.
że to ty. Że to nieczysty przypadek. Zamanifestuj mocniej swoją obecność, tak żebyśmy to zobaczyli. Stań przede mną. Jesteś tu z nami? Stań przede mną. Wyciągam rękę. Jakikolwiek znak, aktywność? Płyniesz na jakiekolwiek urządzenie w tym domu? Dobra, chodź. Zaraz ci przyniosę dyktafon. Sesja EVP 1, żołędowy. Posłuchaj mnie. Chcę usłyszeć twój głos. Poprzez urządzenie, które trzymam w ręku. Zdradź mi, czy tu jesteś. Czy nawiedzasz to miejsce. Dziecko?
w tym domu. Śmiało mów do tego urządzenia. Czy ktoś powiesił się w tym domu? Powiedz coś, krzyknij. Usłyszę to. Ostatnia szansa na zamanifestowanie. Rempot. Rempot, ale może się. Ostatnia szansa na zamanifestowanie. Rempot. Rempot, ale może się. Możesz wpłynąć na drugie urządzenie? To obok. Dotknij urządzenia obok, które przed chwilą postawiłem na ziemi. Nagle zacząłby wariować. Ale mógł mieć baterię rozładowaną, ale tak się szybko teraz te baterie rozładowały. Ale ładowałeś, nie? Ładowałem. Dobrze, jeżeli chcesz, żebyśmy uwierzyli, że tu jesteś, to musisz w coś stuknąć bardzo mocno. Albo wydać jakiś dźwięk. Inaczej odejdziemy stąd. Nie wrócimy. Ale nie pozwolimy tobie za nami podążać. Więc... My stąd wyjdziemy, już nigdy tu nie wrócimy, najprawdopodobniej. A ty nie masz prawa za nami podążać. Musisz tu zostać. Ale jeżeli postanowisz dać nam znać swojej obecności, na przykład, nie wiem, możesz zamanifestować na którymś z urządzeń, jeżeli chcesz, żebyśmy się za ciebie pomodlili. W twojej intencji. To też będzie znak, że chcesz pomocy odprawienia na drugą stronę. Możemy kogoś wtedy przysłać. Żeby ci pomógł. Być może. Żeby pomóc ci. No jak stąd odejdziemy, już nie będziesz miał tej szansy. A za nami nie możesz podążać. Do naszej energii również nie możesz się przyczepić. Zabraniamy ci tego. Więc zrób to teraz.
Czyli zamanifestuj, na którymś urządzeń, jeżeli chcesz pomóc. Ostatnia szansa. Liczę do 5 i patrzę na którekolwiek urządzenie. 1, 2, 3, 4, 5. Nie chcesz się pokazać? Czy to, co mówią ludzie, jest nieprawdą? Czy wymyślają to sobie? To chcesz nam powiedzieć? Więc przypadek. Chcesz nam powiedzieć, że te wszystkie opowieści, których się nasłuchamy, wszystkie nie mają racji bytu? Żadna z nich? Nie bójcie się pokazywać się. Też należycie w jakiś sposób do tego świata. Możecie się manifestować, my chcemy was poznawać. Dajcie się poznać, dajcie się zobaczyć. Nie chociaż raz, żebyśmy wiedzieli, że mamy tutaj wrócić. Na zielono się zapala. Na tym urządzeniu, jeżeli mamy wrócić, na czerwono, jeżeli nie. Ostatnia szansa i wyłączam. Więcej dla ciebie nie będziemy czytać. Nie bójcie się manifestacji. Chcemy też poznać tę drugą stronę. Skontaktować się z nią. Zamanifestuj na tym urządzeniu. Projekt w domu w Żołędowie był bardzo dziwny, a momentami wręcz niepokojący. I choć wszystkie występujące tam zjawiska można uznać za zbieg okoliczności, to gdyby się przez moment zastanowić, mógł być to element paranormalnej układanki. Pojawiały się przecież głosy świadków, którzy doświadczyli tam niecodziennych zjawisk. Złe samopoczucie Radka, a potem moje. Pojedyncze głosy, czy aktywność na urządzeniach. Może to wszystko nie działo się przypadkowo. Dawno nie mieliśmy projektu, podczas którego czulibyśmy się tak osłabieni. A mimo to na samym końcu próbowaliśmy sprowokować jeszcze jakieś działanie. Dom w Żołędowie zapamiętamy na pewno jako miejsce niepokojących doświadczeń, ale czy nawiedzone? To już ocenicie sami. Dziękujemy patronom za nieustające wsparcie i wszystkim widzom za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku.